Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, dużo zmian się tutaj u nas narobiło, nie wiem czy zauważyliście, ale również mamy nowe logo. Stwierdziłem, że chyba czas zejść troszeczkę z koncepcji Chi Sweet Home, ponieważ była to jakby nie patrzeć troszeczkę krajona grafika, dlatego no, w jakiś sposób musiałem stworzyć własną. Na podstawie, ale własną. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Na pewno nie macie mi tego za złe. Jestem pewny. Okej. Fiolki i butelki, które wydają się zawierać detergent i środek piorący, są one bezużyteczne. Szkoda. Szkoda. No i moi drodzy, to jest odcinek sobotni. Fear and Hunger Termina. W niedzielę wejdzie normalny odcinek. Właśnie, tutaj mogliśmy sobie jakoś wejść, ale chyba nie wejdziemy. W ogóle, czy ta koza atakuje? Ja stwierdziłem teraz pocisk. Niestety. Stwierdziliśmy pocisk, tak. No to Lipton. Jezu, nie chciałem tego. Dobra, tędy nie przejdziemy. Niestety tędy nie przejdziemy. Tędy też nie, bo są krzesła. Ja muszę naszej koleżance zmienić tą broń, bo oczywiście rifle jest fajna, ale no nie w danej chwili. Nie w danej chwili. Nic lepszego nie mamy. 64, axe też ma 64. Axe może być ciekawy. Czy koleżanka coś ma lepszego? Rifle tylko. Ale nie będziemy tego zabierać. No spróbujmy te drzwi jeszcze raz otworzyć. Może nam się coś uda. Czy jak weźmiemy guard, to od razu nam wywali wszystko? Ja tylko sprawdzam. Tak, od razu wywala. Musimy dać w ogóle naszej kozie jeść. Kusko, co chcesz zjeść? Damy ci marchewkę. Masz 58 głodu. Little less hungry. Nadal jej to nie zeszło. Kurde, powiem wam, że ta koza może być problematyczna dla nas. I to bardzo. Już nie jesteś głodna? Weź. I zejdzie ten głód. Dobra, Dark Marine zaczyna się... Znaczy zaczyna być głodna. Trochę nie mam pomysłu, jak możemy dalej przejść. Nie wiem, czy czegoś nie zgubiłem, jakiegoś wątku. Te drzwi nam nie chcą, kurde, się rozpaść. Ale dupa. Tu na pewno nie było żadnego przejścia, prawda? Mówiliście również właśnie o tej bibliotece, że tutaj w środku jest. No i faktycznie, bibliotekę mamy. Ej, a czy to nie było przejście na górę? Kurde, ale ja jestem ciota totalna. Nie mogę, nie widziałem schodu. Ipson jestem. To jaki? Dobra, mamy jakiś ornament, lantern. Czy ten ornament lantern, mam w ogóle jeszcze łuski do shotguna? Pociski, szelsy, znaczy nie, to łuski. Powiedzcie mi, moi drodzy, kochani, czy nam się ten ornament lantern do czegoś przyda? Czy ja mogę w ogóle jakoś sobie w tej chwili włączyć latarkę, czy coś takiego? Czy ja czegoś nie widzę? Bo tak też może być. Tak też może być. Blue Vial kolejny. Kubki, sztućce, inne duperele i szpargały. Tego na razie nie bierzemy. Dobra, idziemy na prawą stronę teraz. Okej. Nie myślę, że do beczki nie mogę się dostać. Co to jest tak poblokowane wszystko? No i to też jest, kurde, zamknięte. Próbuję. Liczę na to, że może jakiś krytyk wpadnie.
Miss. No to teraz kurwa krytyk wpadł. Drzwi są do ciebie za ciężkie, ale to przynajmniej jest otwarte. Dobra, jest tutaj zapomniana przez kogoś herbata. Uuu. Już dawno się zepsuła. I kogoś widzimy. Kogoś widzimy. Na półce znajdują się różne butelki i słoiki. Wygląda na to, że pokój ten był używany do pewnego rodzaju rytuałów. Pozostawiono tu losowy stos książek. Żadna z nich nie łapie twojego zainteresowania, tak. O matko. Wiedziałem. Wiedziałem, że on mnie zaatakuje. Mrocznemu kapłanowi przy to utworzy się niesamowita cisza. On ma jakieś dziwne ryciny na łapach. Dobra, zaatakujmy mu łapki. 719, czemu tak w drzwi nie wpada? I oczywiście koza. Oż kurde, on się śmieje. On się śmieje, walimy w torso, walimy w torso. Wszyscy walimy w torso. On się śmieje. Koza zabij go, dobrze. Może powinienem z nim pogadać. Kurde, teraz nie wiem. Znajdujesz Soulstone. Uuu. Odcinamy twoją głowę. Jest Hell jako trofeum. Jest to krucyfik z Almera. Posąg ma wyrazy zemsty i wściekłości. Uuu. I to jest ten rytualny krąg. Tylko kurde, który to jest, bo ja już nie pamiętam. Ja tu miałem ściągi, czekajcie. Gdzie to było? Zaraz pewnie coś włączę przypadkowo. Miałem ściągę. Ritual. Circles. Już patrzę. To jest krąg asymetryczny, czyli Grogorod, RR, Sylwian i Winuszka. Kurwa. Jak ja nie wiem, który jest który. Mam tu jakąś rozpiskę? Mam. To nie jest Grogorod. To jest RR. O, to jest RR. O, twoja Affinity z RR zostało zwiększone. Uuuu. Moldy bread. Kurwa, co to jest? Ej, co mi coś przypomina? Nie wiem co. Opsa! Price, motherfucker. Dobra, ej. Ja się zgodzę z wami, że to jest bardzo przydatne z tymi kręgami, ale zapiszę sobie najpierw grę. Może niepotrzebnie. Nie chcę nadpisać tej gry. Tylko robię to delikatnie. Chcę zabić tego stworka. Chodź tu, gnoju. Czym ty kurwa jest? O Jezu, ile ty masz rzeczy. Znaczy, ile ty masz dziur. I w ogóle, wiecie co? Jest taka fobia, kiedyś o tym czytałem. W ogóle nawet film był na ten temat, że ktoś się boi zębów w danej części ciała. W kobiecych drogach rodnych. I to serio jest taka fobia. Kurde, on nie zdechł, niedobrze. W ogóle nie wiem czemu, ale... Revap. Musimy go zabić jak najszybciej. Revap. Ja tak. Fight, nie! 19, krwawienie. Ale jeszcze musiał mnie kurwa ugryźć, menda jedna. Ale mamy chyba czym się wędrzować, prawda? Nie mamy? Nie jest Clove Fragment, to jest ślepota. Dobra, czy ty coś miałeś w buzi?
Nic nie miałeś wartościowego? Serio. Odetnij tą główkę. Suicide is always the option. Czy nam tak Sanity teraz spierdala? Nie. Nic nie zostało. A czym jest to? No właśnie. To miękka kubka piachu. Pachnie okropnie. Kop tym. Znajdujesz rust colored pearl. Znajdujesz perłę w kolorze rdzy. Czym to jest? Mogę zobaczyć? To jest przedmiot. Właśnie, może to jest przedmiot. Equipment. To jest accessory. Nope. To nie to. To ja nie wiem, co to jest. Jakie tu są dziwne dźwięki. Rust colored pearl. To jest to. A i tylko tyle. Dobra. Koza tam nie wiem, co robiła. Łoki. Kurde, faja. Ej, ale można to jakieś rzeczy sobie pogarniać, a może jednak nie. Wiecie, co to mi przypomina? Przypomina mi to... pierwszą lokację, w której byliśmy, tą tajemniczą, podczas snu. Naprawdę. Witch flower, okej. Okay. Turnip. Kolejne. To jest jakieś wyjście chyba. Może i nie? A może i tak. To jest zejście, nie wyjście. Myers Manor. Dobrze, jesteśmy w Myers Manor. Ale kurde, no to mi naprawdę przypomina coś. Oczywiście tam też się przejdziemy spokojnie. No problem. No oczywiście, że tak. To jest ta pierwsza lokacja. Rotten meat. No chyba widać po beczkach, która jest napełniona, która nie. Te są napełnione. Właśnie, flymotamina. Jeździ tu perelki. Ja też nie będę wszystkiego tak tłumaczył, bo uważam, że to jest bez sensu po prostu tam tłumaczyć, że nie wiem, pusta półka i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli zauważysz, że coś jest wartego tłumaczenia, to będę to tłumaczył. A tak po prostu lecimy z gameplayem. Lecimy z gameplayem. Dobra, schodzimy niżej. Schodzimy niżej i zobaczyć, co jest tam na dole. Bo naprawdę mega, ten świat mnie mega interesuje i powiem wam, że gdybym miał więcej czasu, to z pewnością zrobiłbym wam maraton. Zrobiłbym wam maraton. I robiłbym maraton zrobił. Nie ma nic ciekawego. Nie chciałem tego. Dig it. Kolejna perła. Oczywiście odetnijmy mu główkę. Nie wiem, po co to robię, ale robię. Dobra. Ej, patrz, odpuścili sobie. Skrzynia. Szkoda, że znów musimy wybrać Heads of Tail. To będzie Tail. Zawsze brałem Tail, teraz jest Tail. Kurwa, wiedziałem. Wiedziałem. Złote drzwi. Ulala, konsi. Dobra. Tajemnicze ozdobne drzwi pozostają zamknięte. Pytanie dlaczego? Dark Mania jest Week of Hunger. Jedzę naszego głodu 51. Będę się starał, żeby nie walczyć na razie. W ogóle musimy sobie jakoś sanity podnieść. Tak, ja będę teraz tak mówił. Amerykańsko. Jeden żarcik. Tam byśmy nie przeszli. Chyba jednak będę musiał walczyć, kurwa mać, no. Ja zawsze muszę mieć tak przerąbane. Rotten meat, day estate. Ale, ej, znaczy ja nie mam white vial, mam. Nawet 5. Spróbujmy. Dodaję dużo hunger. Dał mi aż 30. Stracimy 3 piolki, co prawda. Nie wiem, czy robię dobrze teraz. 99. Zarąbiście. Zarąbiście. Masz wziąć full. No ale i tak będziemy musieli się tego pozbyć, i tak będziemy musieli tego pozbyć. No jeżeli to nam tak naprawdę w ogóle koza, która je mięso,
Znaczy, ja nie mówię, że koza nie może jeść mięsa. Ej, ale kozie możemy dawać bez żadnego problemu. Oh shit, dobra. No i właśnie o to chodzi. Dowiaduję się różnych rzeczy, których pewnie inaczej bym się nie dowiedział. Wait while. Wait while. Healing. Tutaj też mamy. I mind. Na mindzie naprawdę teraz zostajemy po dupie. Myślę, że po piwku zestrzelimy. Ty nawet masz dwa. A, już nie ma. Zostało nam wódkę jeszcze, trochę tobacco, ale nie mamy pipe, okej. Okay. Tobacco mamy jedno. No, ale powiem osobiście, że tak. Lawendy trochę jeszcze mamy. Jeżeli chodzi o nasze sanity, to tak bez rewelacji. To tak bez rewelacji. Nie ma czym szaleć. Tam nie przejdziemy, niestety. Jak będę musiał, to będę z nim walczył, no. Tutaj nas chyba jeszcze nie było. Tak, bo to było właśnie. To była ta. To było to gówno tutaj. Jak ty się Shiro odzywasz? Jak ty się Shiro odzywasz? No dobra, walczymy. Czy mogę cię jakoś jeszcze ominąć? Bo ty w teorii mi nic nie dasz. O kurwa, idź tędy. Ha, wydymałem cię. Ha. Tam już nic nie ma, okej. Dobra. Nie no, uważam, że spoko. Spoko przedmioty, wychodzimy stąd. Wychodzimy stąd i tyle. Czy z Dark Priestem mogłem coś zrobić? To jest dobre pytanie. Kurde, no teraz nie wiem. Korci, żeby zaraz jeszcze się cofnąć i zobaczyć, czy z tym Dark Priestem mogliśmy coś zrobić innego. Naprawdę, korci mnie. Korci mnie strasznie. Dobra, zapiszmy tutaj state i topnijmy. Jak najbardziej topnijmy, zobaczmy, czy. Czy mogliśmy coś zrobić z tym Dark Priestem? Czy on nam coś mógł dać? Okej, nie mamy save'a, więc nie jest to w żaden sposób problematyczne. To tu było? Nie, to już było po walce. Aha, dobra. To już było po walce. Pierwszy, drugi, trzeci. To był ten save. Ten save był na samym dole. No właśnie. Kurwa mać. Kto daje strzał na shift, na bieg? Chore. Totalnie chore. Dobra, panie Dark Prieście. Nawet nic nie zbieram, tylko idę do niego. No wprost. I rozmawiamy. Tok. Bell się garduje. Kapłan czyni znak krzyża dłoni, przesuwając się z jednego ramienia na drugie, następnie na brzuch, a na końcu na czoło. Ojcze, czy możesz jakoś wyjaśnić mi, o co tutaj chodzi? Jego ekspresja nie zmienia się w najmniejszym stopniu. Wciąż idzie w twoim kierunku, krok po kroku. On się uśmiecha dziwnie. No i tak nam teraz nie zależy, więc luz. Zobaczmy, jaki ma atak. To samo. Odejdź. Proszę po prostu odejść. O kurczę. Twarz księdza nawet nie drgnęła. Niczym robot podąża w twoim kierunku w stałym tempie. Nawet nie ma sensu się z nim targować. Arting. O kurde. No i będzie lipa. Priest chwyta cię gwałtownie za gardło. Zacisk, czy ścisk księdza jest bardzo mocny. Twoje gardło po prostu się rozpada pod jego intensywnym chwycie, uścisku. Ostatnią rzeczą, jaką widzisz, jest maniakalny grymas na twarzy księdza, gdy tracisz przytomność.
Oh shit! Nie widzisz swoich nóg. Ale coś jest połamane tam na dole. Czujesz maksymalny ból w dolnej partii ciała. Oh shit. Już znika się ta przytomność. Co tu się dzieje? You feel dizzy. Czujesz zawroty głowy, już omamienie i brak nadziei. Musi być dla ciebie. Wow. O kurde. O mój. Myślałem, że może odbyć jakieś wyjaśnienie. Ciągnijmy cię stamtąd, przyjacielu. Pierdziele, co tu się dzieje? Proszę, to niewiele, ale przynajmniej jesteś już załatany. Ach, oni już wrócili? O kurde. Słuchaj, stworzę dywersję i zaprowadzę tych biednych ludzi gdzie indziej. W międzyczasie musisz się stąd wydostać. Tutaj są twoje ubranie i ekwipunek. Ubierz się szybko. Wiem, że to dużo, ale postaraj się, dobrze? Znajdę cię później. Po prostu przetrwaj do tego momentu. Czy dasz radę to zrobić? Tak. Nie możesz mnie zostawić. Ale co z moimi nogami? Wybacz, możesz jeszcze raz powtórzyć? Tak to rozumiem. Dobra, powiedzmy tak. Dobrze. Dobra, teraz idę. Powodzenia. Co tu się dzieje? Nie mogę. Ale jaja. Totalne jaja. Wiecie, no ja teraz robię takie, w sumie, nawet nie wiem jak to określić. To jest taki dodatkowy przebieg, wiecie, taka odnoga. Co by się stało, gdybyśmy jednak się poddali księdzu? Wracamy do pociągu, no. Albo do studni. Tam w tył. Czekajcie, my jesteśmy tutaj obok tego, obok Drwala. To luz. A to luz. Jestem ciekaw, jak się dalej potoczy historia, ta odnoga tej historii raczej. Czy to ma jakieś swoje konsekwencje? No raczej nie jest to droga... Nie jest to droga kanoniczna, wiadomo, raczej w ten sposób nie powinniśmy raczej być. Ale z tego, co mi mówicie, również w tej części utrata kończyn nie jest czymś strasznym. W sensie da się to odwrócić. Więc być może to jest taka druga szansa dla nas. Wiecie, no nie udało ci się przeżyć, znaczy wygrać tej walki, ale zawsze jeszcze możesz spróbować w ten sposób. Dla osoby, która nie ma takich zapisów jak ja i stara się grać normalnie, jest to dobra szansa. Ale ja osobiście nie wiem, czy bym chciał. Krąg rytualny. No dobra, ale oni w ogóle nie reagują na to, że ja nie mam dług. Samo co wtedy. Dobra, zdecydowałeś się na coś w pociągu? Po prostu muszę sprawdzić, co z tobą. To jest... Tam jest coś nie tak. Later alligator. Kurwa, ty nie masz nóg, Marina. Ty nie masz nóg.
No dobra, ale tą odnogę może kiedyś, może inaczej. O ty, otwieraj. Widzisz tylko ciemną pustkę, patrząc przez okienko. Investigate. Nic nie widzisz w środku. Możliwe, że okno kabiny jest czymś zakryte. Tam ktoś był. Hej, jesteś tam? Bez odpowiedzi. Dobra, popukaj w drzwi. Nic. Na 100% widzieliśmy tam kogoś. Dobra, moi drodzy, słuchajcie. Powiedzcie mi, czy jest sens kontynuowania tamtej ścieżki. Bo być może to jest coś, co może nam jakoś fajnie tą drogę rozwidlić. Wiadomo, że z księdzem nie było o czym gadać. No i na pewno powiedzcie mi, czy w ogóle właśnie był sens tutaj jakiejś interakcji z nim. A my kontynuujemy naszą ścieżkę pierwotną. Dobra, to jest poblokowane, tu nic nie ma. Myślę, że ta ścieżka was bardziej interesuje. Butelka piwa, dobrze. Stare gazety. Stare gazety porzucone po stole, o. Dobra, jakieś lingi. Lingi. Lilingi. Wzmocnione drzwi są szczelnie zamknięte. No to tam się nie dostaniemy, cholernie. Ej, a czy ja obszukałem księdza? Obszukałem chyba, znalazłem Soulstone, prawda? Prawda. Wiesz, Shiro, to sobie sam po prostu odpowiadasz. Chodzimy niżej. Rotten Meat. W ogóle to jest to przejście dalsze. Penny Ban. Rotten Meat. Dobra, na kuski będzie jedzonko. Kolejny Penny Ban. Rozumiem, że ona pewnie też krzyb może żreć. I zobaczcie. Teraz wezmę Tails, będzie Head. Aż mi pajek spadł. O kurde. Znajdujesz naszyjnik pożyczacza dusz. Elegancko. I manorski. No w końcu. Nothing left. Czy to możemy zaskoczyć? Nie? A. Korzenie przebijają się przez sufit. Jeśli chcesz, możesz użyć ich do zejścia na dół. Na razie nie. Na razie nie, ale tak, zrobimy to, kochani. Kurde, i to właśnie, wiecie co? To mi się chyba najbardziej podoba w tej serii, gdzie mamy te save'y. Bo ja dzięki temu mogę wam pokazać rzeczy, których wy, grając sami, bez tego, raczej byście nie zrobili. O kurka wódka. No ja myślę, że co po niektórzy to znają te rzeczy. Pulsuje, ale nie da się tego przebić. Kurde, czemu? I zejście, no jest jeszcze jakieś zejście. Ja pierdzielę. Nie możesz zrozumieć tego pisma. Nie przypomina żadnego znanego ci języka. No szkoda. Dobra, otwórzmy to. Nadal Tails. O kurde. Ring of the Steel Blood. Ale przejścia tu nie ma. Dobra, pusta półka, pusta półka. Dobra. A co to jest? Bierzesz karbowaną wadę? Fluted Fowled? Co to znaczy Fluted Fowled? Błędny błąd? Ej, nie wiem, co to jest Fluted Fowled. Co to jest Fluted Fowled? Pakuj nie. Fluted Fowled. Co to jest Fluted Fowled? To nie jest to. Powiedz mi, co to jest Fluted Fowled. Broń też nie. Fluted Fowled. Mniejsza agility, zwiększa defense. Aha, to jest część armora. Kurde, jedy rzeczy. Magic defense.
Dobra, to jest Magic Defense. Tutaj jest po prostu Prevent Bleeding. Spoczy. Bardzo spoczy. No myślę, że na razie. Kurwa, nie chciałem tego. Equip. Bierzemy Axa. Deathmax, Fluted Fold. No i dobra. Tabernacle. My to możemy ściągnąć. Nie jest tym razem to. Nie jest to. Tym razem. Przeklęte. Optimize. Ale nie chciałem tego. Weź sobie Iron Spear. No i dobra, jako tako po japońsku idziemy dalej. Idziemy niżej. Odblokowałeś drzwi. Ale my... Odblokowaliśmy drzwi, ale skąd? Na dnie widać zaschnięty lekki śluz. Utknął tam. Nie można go zeskrobać? Dobrze to czytałem? Tak. To jest tak twardy, że nie da się go zeskrobać. Dobra, Soundblade. Nic nie widzę. O, jest wejście na górę, dobra. Jest wejście na górę. Dobra, duct tape. Turnip. O, tu może być... No to weź to! Koszyk pełny ziemniaków. Nie przydadzą się bez wcześniejszego ugotowania, no ale weź to! To musi być magazyn żywności starego miasta. Wygląda to, że ktoś próbował się ugotować. Wygląda to, że nie odnieśli zbytnio sukcesu. Dobra, z lodówki wydobywa się okropny smród. Investigate. White vial, standardowo. Dirty sink. Dirty sink. Teraz będzie dirty dancing. No kurde, masz tutaj wszystko. Co tam było? Przepraszam bardzo. Nie wiem, co to było. Kurde, za szybko klikam. Szukam tego. Creeping talisman. To nie to. To też nie to. Nie wiem, coś znów znaleźliśmy chyba. Equip. To nie tu. To nie tu. Ej, nie wiem, coś znaleźliśmy, nie wiem co. Goat coś tam? Albo to bluzka może to była, ej. Tak, taka była to biała bluzka. A bottle of beer. Ewka. Table pie. No jakby ktoś nie wiedział, że da się po skosie zbierać rzeczy, to by tego nie odkrył. To by tego nie odkrył. Dobra, nothing here. Nothing left here. Gasoline garnister. Tylko ja się jeszcze raz pytam, jak stąd kurwa wyjść? Bo tego nam gra już nie mówi. A nie, dobra, tu jeszcze były. Tu były, przepraszam. Faktycznie. Dobra, odblokować drzwi. A i to było tu wyjście. Ej. Ajajaj. Ale tu żadnych drzwi jeszcze nie było chyba. A po prawej stronie były drzwi. Pamiętam, spokojnie. Pamiętam, to było tu. Mamy klucz. Mamy kij. Jajka. Glass vial. Co to znaczy fencing Gambenson? Sprawdzamy. Przeszywnica szermiercza. Kurwa, nie wiem za cholerę co to jest. Znaczy, wyobrażam sobie co to może być. A jednak nie. Wiem, że to jest broń, chyba to jest maska. Nie. To co jest... A, kombinezon. No to dużo tłumaczy. To dużo tłumaczy. Dobra, no weź, zejdź z tego. Czemu mi tą broń tutaj cały czas daje? A broń wcale nie jest taka dobra. I bierz Iron Spear. Mów to co chce, ta ja nie lubię tej broni.
Nie mówię, że jest zła, tylko jest gorsza. Dobra, stos randomowych książek. Żadna nie przyłapuje twojej uwagi. Anatomia. Rzeczka. Ja cały czas na tajlcie jestem. No, oczywiście dupa. No, oczywiście dupa. Wygląda to, że ktoś gwałtownie zmiotał tutaj swoje wnętrzności i przegapił miskę. Tak to przynajmniej wygląda. W sensie, że nie doniósł. No trudno. Tak czasem bywa. Po dobrej imprezie nie jestem w stanie w to uwierzyć. Chociaż nigdy mi się nie zdarzyło. Naprawdę nigdy w życiu. Nigdy nie napaskudziłem ani sobie, ani komuś. Zawsze kulturka. Grzeczny. Tyle zawsze jest grzeczny. W ogóle ja, jak się napiję, to jestem takim wesołym człowiekiem. Nie jestem takim perwersyjnym wujkiem z wesela. Tylko naprawdę, o Jezu, włączy mi się filozof. Ze mną można dysputy prowadzić. Na każdy temat. Dobra, mamy łóżko. Książki na temat ekonomii i przywództwa. Myślisz, że teraz ci w tym nie pomogą. Last Frontier. Znajdujemy Last Frontier, część pierwsza. Dobra. Jeszcze? Możemy odpocząć. No i tutaj było to przejście. Dobra. Czy tu coś jeszcze było do przejścia? Chyba nie. Ej, tu już cały menor przeszliśmy chyba. Na to wygląda. Na to wygląda. Bo nie widzę tu żadnego jeszcze innego przejścia. Że powiedziawszy, myślałem, że to nam pozwoli przejść dalej. Że ten menor tutaj, to jest teoretycznie takie, wiecie, przejście dla nas. No zapiszę sobie grę na pewno. I będę chyba chciał sprawdzić, co nam daje przespanie się, bo ani razu jeszcze nie używaliśmy przespania. A być może, no to już jest wymagane od nas w tej chwili. Może te save'y, które ja teraz robię, no wiadomo, w jedynce się nie dało spać, że dało się spać, ale to nic nie zmieniało. Ale może tutaj musimy wręcz spać. No prześpijmy się. Rest for a bit. Wyrzuć ciężki oddech przez sen. No właśnie. No właśnie. Zauważasz czarnowłosą dziewczynę, która ci się przygląda. Kim jesteś? Dlaczego przyglądasz się jak creep? Dlaczego po prostu nie zrobisz zdjęcia? Dobra. Kim jesteś? Ka! Ja nie... Przepraszam, ja nie chciałam. Nie miałem tego na myśli. Widzę, jak ona jest dziwna. Dark Marina, czy ty mnie nie poznajesz? Muszę iść. Dobra, Mind nam niestety zszedł. Hunger 71, kurde, ale ten Mind naprawdę zostaje po dupie strasznie. Healing. Dobra, użyjmy wody. O, woda to daje sporo. Woda daje sporo. To jest dobry lek na wszystko, kurwa. Świetnie. Birnhanger propaguje alkoholizm. Świetnie. Patrzcie, jaka idzie odważna teraz. No, jasne, jasne. Czyli tak jak myślałem, no spanie daje nam w jakiś sposób dalszy postęp. Nadal nie wiem, jak możemy tam przejść, cholercia. Widzę, że przejście jest jeszcze po lewej stronie od Old Town, więc na pewno się tam wrócimy. Już mam 40 minut odcinka, to jest dużo. Ale czas przy tej grze spierdziele głupi. Naprawdę. Ciekawe, czy... Właśnie, mamy ogólnie głowę księdza, tak? Mamy główkę księdza. Być może ten kolekcjoner będzie chciał ją wziąć. Myślę, że to też nie byłoby głupie, żeby pójść się go zapytać, czy przypadkiem nie chce.
No, ale już pamiętam mniej więcej trasę, więc. A, to było tu. Nasza koleżanka, ale z nią już gadaliśmy poprzednio. Greville Old Town. Tu jeszcze łebki odcinaliśmy. To było tu. To było tu. Ładną może dekorację. Woodsman. O, daj głowę księdza. Ksiądz. Nawet śmierć jego twarz mi brzydzi. Ściana jest kompletna. A. Mam cię. Otrzymujesz tarczę czterech. Wow. Za łeb księdza otrzymaliśmy tarczę. No właśnie, czyli dobrze mi się wydawało. Ale czy to daje jakoś super, hiper, no większym MDF, no ale... No myślałem, że da nam coś lepszego. No ale dobra, niech będzie. Dasz taki dep. Nadal masz głowę na ramionach. Ciekawie. Dobra, tylko co nam daje dalsze zbieranie tych głów? To też jest ciekawe. Nie wiem. Dobra, idziemy na lewą stronę. Tak jak planowałem. Tylko żeby nie wpaść teraz na te pułapki cholerne. Bo ja potrafię. Ja bardzo potrafię. Ciekawe, czy sprint nam nie zabiera jakiejś większej ilości głodu, czy czegoś, czy nie wiem, sanity? No ale chyba nie. Chyba nie powinno. To by było bez sensu. Czy ja idę w złą stronę? Czy ja powinienem tutaj wejść do środka? No i owszem, chyba. Nie. What the fuck? To było zejście. Zejdźmy tam. Mi się wydaje, że ja pójdę gdzieś... A nie, dobra. Dobrze pójdę. Bo tu jest ten dziwak. Wyminięty. Ktoś nas tam goniło. Na szczęście nie zdążyło. Dobra, gdzie my jesteśmy? Jesteśmy już tutaj. I tu na górze jest gdzieś przejście. Którego nie widziałem? Jak ja mogę nie widzieć? Tu jest przejście. Brama jest zamknięta na dwie różne kłódki. Druga kłódka ma rzeźbę orła, druga... Znaczy, jedna ma rzeźbę orła, druga ma rzeźbę lwa z dwoma ogonami. Dobra, użyjmy bolt cuttersu po prostu. No jesa! Eso! Tu jeszcze wódka się znalazła. Świetnie. Czegoś, czego nie zauważyłem. A porańcie się nie da. Szkoda. No dobra, mamy przejście. Wchodzimy do miasta. Wchodzimy do Prieville. Do głównego Prieville. Śrurka w śmieciach. Fajnie. Menu restauracji Billy Wool. Wisi na ścianie po prostu. Z nasu słyszysz śmiech. Brzmi zimno. Dzisiaj specjalnością, daniem takim głównym, to kotlety wieprzowe w gęstym brązowym sosie, podawane ze szparagami. Ceny wydają się nieco... co znaczy step? Nieco wysokie, aha. No dobra. Nazwa L. Kurde, shotgun shells. White vial. No i mamy pierwszych dziwaków. Został postrzelony w głowę. Ktoś do nas idzie. O kurde. Tam już są naprawdę creepy.
Został dźgnięty bardzo wiele razy. Oh shit. Rotten meat. Rozumiem, że to jest przejście tego dziwaka, tak? Aż oczywiście. Blue Vial. Łódka. Ja na razie do ciebie nie idę. Ziołku matołku. Dobra, moi drodzy, ale tutaj sobie skończymy. Kurde faja, kurde blaszka. Jestem czaszka. Ja sobie zapisuję tutaj. Zapiszę. Chyba. Czekam na wasze odpowiedzi dotyczące księdza i czegoś jeszcze chciałem. A, i tamtej drogi. Tamtej drogi, którą nam obrało, ucinając nam nogi. No i tyle. I dzisiaj zobaczycie sobie nowe outro. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Trzymajcie się. Hej! I to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu Grał dla Was Shiro, a my się widzimy w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej, hej!